w granicach prawa i podlega w tym zakresie nadzorowi prawnemu realizowanemu przez właściwego wojewodę, a w naszym przypadku jest to wojewoda kujawsko-pomorski. Następnie na dwóch stronach następuje wywód prawny dotyczący braku i ujawniający w sposób ewidentny braku podstaw prawnych do tego, iżby Rada Miejska Inowrocławia na gruncie artykułu 18 ust. 1, artykułu 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w artykule 6 ust. 6 mogła wywodzić jakiekolwiek skutki wynikające z jej uchwały, a nie dotyczące tylko i wyłącznie zakresu lokalnego. Nie będę Państwa tym zanudzał, nie będę dalej tego odczytywał, ale z całą pewnością życzę Panu Wojewodzie, żeby trafnie to ocenił. Przynajmniej w moim oświadczeniu jest również zawarta prośba, aby Pan Wojewoda jak najszybciej derogował tego typu uchwały z całego naszego województwa. I drugie oświadczenie, również z tym związane, odnoszące się do tego, co pokazuje się na forach internetowych. Gdy tak czytam ostatnio te wszystkie wpisy na portalach społecznościowych, w cudzysłowie mądre myśli pod adresem wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawach dotyczących czynności nadzorczych wobec aktów prawnych stanowionych przez Rady Gmin, to nie mogę sobie pozwolić na to, aby i w tym miejscu nie zwrócić na to uwagi. Tym bardziej, że jakże często te wpisy pochodzą od osób, które są czynnymi samorządowcami. Być może to taka teraz dziwna moda na publiczne pochwalenie się na tak swoiście pojmowaną odwagę w cudzysłowie. A przecież wykonywanie czynności nadzorczych prawnych to klasyczny obowiązek wojewody. Rada Gminy nie może zrobić wszystkiego, co chce. Przypomnę, że system nowoczesnego samorządu terytorialnego zapoczątkowany w Polsce w 1990 roku, pochodzący z modeli francuskich i niemieckich, jeszcze z początku ubiegłego wieku, w odróżnieniu od modelu radzieckiego, wśród filarów prawidłowości właśnie wymienia silną pozycję organu nadzorczego. Również Europejska Karta Samorządu Terytorialnego na to wskazuje. Wpisy, w których miesza się życie prywatne wojewody, jego żony i dzieci, stawiając to jako kontrę do obowiązkowych czynności nadzorczych, w szczególności, że poprosił jako organ o dokumentację z biura Rady jednego z miast, jest żenujący i podlegać musi krytyce. Gdy ktokolwiek będzie miał problem ze zrozumieniem zasad prawnych dotyczących procedur samorządu terytorialnego, to proszę, jestem do dyspozycji. Udzielę bezpłatnych konsultacji. Przecież po ewentualnej decyzji nadzorczej samorządowi przysługuje ochrona jako podmiotowi publiczno-prawnemu w postaci skargi do WSA. Trzeba poczekać, a nie osądzać i w sposób nielicujący z wykształconymi i światłymi radnymi, czy też dziennikarzami niektórymi, oskarżać bezpodstawnie organ nadzorczy, czyli wojewodę. Wszyscy lub większość osób, które znam, a które w tym uczestniczą, to chrześcijanie. W tym miejscu nie sposób nie przywołać słów świętego Jana Pawła II, cytując: dojrzały chrześcijanin to odpowiedzialny chrześcijanin.